cieszę się przede wszystkim z obecności naszych tutaj gości z Warszawy. Witam Państwa na otwarciu wystawy Piękno zwyczajności malarstwa XIX i XX wieku. To mamy przyjemność gościć dzisiaj uczniów, nauczycieli, opiekunów zespołu szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie. To jest taka szkoła, w której prowadzona jest Szkolna Galeria Sztuki, a generalnie uczniowie zespołu szkół i osoby współpracujące z tą Szkolną Galerią Sztuki tworzą bardzo piękne kopie obrazów mistrzów polskiego malarstwa. I w dniu dzisiejszym rozpoczynamy właściwie prezentację tych prac, które trafiły tutaj do Romanowa. Wystawa nosi tytuł Piękno zwyczajności polskie malarstwo XIX i XX wieku. Inicjatywa powstała właściwie gdzieś około 2,5 roku temu, ale ze względu na pandemię doszło teraz dopiero do realizacji tej inicjatywy, dopiero w roku bieżącym, ponieważ no, w poprzednich latach były swego rodzaju ograniczenia. Oczywiście cieszymy się z tego, że te prace do nas dotarły, że będą eksponowane w Muzeum Kraszewskiego w Romanowie. Cieszymy się dlatego, że Kraszewski to nie tylko literat, ale też między innymi malarz i rysownik. Tak się składa, że Kraszewski jest autorem, jak źródła podają, około 2000 rysunków. Jest autorem też 23 prac olejnych. Jest autorem 41 akwarel. I tak naprawdę oprócz literatury to Kraszewski przejawiał takie szczególne zainteresowanie, można powiedzieć, malarstwem. On w listach do rodziny, w listach do przyjaciół bardzo często, nawet można powiedzieć, że więcej pisał o malarstwie, o swojej zamiłowaniu do malarstwa niż literatury. I tak naprawdę takim podsumowaniem jego tego zainteresowania, miłości do malarstwa, ja pozwolę sobie taki cytat, który pochodzi z 1884 roku. To jest cytat, który pochodzi z utworu Noce bezsenne, a Kraszewski pisze między innymi tak. Żałuję dotąd, żem się cały nie oddał malarstwu, do którego miałem i mam pociąg nieprzezwyciężony. Najszczęśliwsze to chwile, które przy sztaludze spędzać mogę. Wstaję potem do roboty, przypatruję się dziełu, znajduję one nieudałym i chybionym, dremi pale, a jutro rozpoczynam na nowo. Cóż dopiero, gdy się powiedzie coś znośnego. Jakie to szczęście. I teraz pędzel dla mnie jest wielkim pocieszycielem. Praca pochłania, myśleć nie daje, a długie godziny ulatują niedostrzeżone. Proszę Państwa, jeśli chodzi o rysunki, czy też malarstwo Kraszewskiego, to część tych prac jest eksponowana w naszym muzeum. Też są eksponowane obrazy Kraszewskiego. Natomiast generalnie możemy również obrazy Kraszewskiego znaleźć w Muzeum Literatury w Warszawie, możemy znaleźć w Muzeum w Dreźnie, czy też w Muzeum w Rapperswil. Jak do tego doszło, że Bemowo i Romanów spotkały się? Pani, która jest duszą Szkolnej Galerii Sztuki, nauczycielka plastyki, pani Ela Pawlak, była tutaj z wizytą też przy okazji konkursu poetyckiego. Jej córka tutaj odniosła sukcesy poetyckie i bardzo zareklamowała miejsce i tutaj no, przepiękne miejsce, przepiękne Muzeum Kraszewskiego, więc nie mogliśmy nie skorzystać z okazji, chociaż musieliśmy czekać blisko 2 lata ze względu na pandemię. Prezentujecie obrazy. Jakie to są obrazy? Dzisiaj przywieźliśmy obrazy realizmu polskiego. To jest przełom XIX-XX wieku. Nazwaliśmy tą wystawę Piękno zwyczajności. Ponieważ patrząc na obrazy, na pejzaże, na sceny rodzajowe, chcemy zachęcić do zachwytu, do chwili refleksji i właśnie zachwytu tym pięknem zwyczajności. Obrazy nie są wyjątkowe, tym bardziej, że są to kopie w większości. Tak, to są kopie z innych mistrzów, Chełmońskiego, Szermentowskiego, Kamuckiego, Karpińskiego, ale kopie wykonane przez młodych artystów, młodych kopistów. Uczniów waszych szkoły? Uczniów naszej szkoły, tak. Starszych uczniów, od 7 klasy do liceum.
Skąd pomysł na tego typu właśnie zajęcia edukacyjne, na szkolną galerię, na te kopiowanie obrazów i na arcydzieła, nie boję się tego słowa, które powstają w związku z tymi pracami. Tak, tak, tak. Zaczęło się od kilku prac, od takiego śmiałego pomysłu właśnie pani Eli, której niestety dzisiaj z nami nie ma, i które pięknie oprawione zawisły na korytarzach szkolnych. Pan dyrektor też się zachwycił, ma artystyczną duszę, więc bardzo to propagował, promował i okazuje się, że znaleźli się chętni i to co roku przybywa nam około 20 kapistów, około 20-30 prac, także naprawdę. I zdarzają się tego typu wyjazdy i wystawy zamiejscowe? Tak, zdarzają się. Byliśmy już na Kujawach, w Solcu Kujawskim, w Domu Kultury i też lokalnie w Warszawie, w Teatrze Kamienica, na przykład dostawaliśmy secesję. Pan dyrektor Kamiński też był zachwycony. No i właśnie, te wystawy wyjazdowe są nowością i przez pandemię były wstrzymane, ale mamy nadzieję, że będziemy rozwijać współpracę. I skoro panu dyrektorowi tutaj w Romanowie też podoba się jakby ta inicjatywa i obrazy, to myślę, że będziemy kontynuować współpracę. Przy czym pani teraz w tym momencie stoimy? Przy moim obrazie Józefa Szermentowskiego w parku, dokładnie. Krótka historia tego obrazu. Więc zaczęło się od tego, że potrzebowałam podwyższenia oceny na plastykę, dlatego zapisałam się na zajęcia do kopiowania obrazów. Ten obraz tak mnie urzekł, że postanowiłam namalować go i nigdy nie spodziewałam się, że właśnie tak potoczą się jego historia. Ile czasu trwało praca nad tym obrazem? Myślę, że około 12 godzin. 12 godzin taki obraz powstaje? Tak, ale nie naraz. Aha. Myślę, że gdybym malowała farbami olejnymi, byłoby to jeszcze dłużej. Co pani urzekło? Co panią urzekło w tym obrazie? Bardzo podobało mi się to, jak Józef Szermentowski przedstawił światła. Dzięki światłom, które znajdują się tak na środku obrazu w kompozycji centralnej, one podkreślają właśnie te dwie panie, które są w środku. Dzisiaj w dworku Kraszewskiego w Romanowie, no właśnie, jak od początku zapytam, jak wyglądała w ogóle dobór uczniów? Jak wyglądały przygotowania tego wyjazdu? Czy byliście zainteresowani, rzeczywiście odwiedzić to miejsce? No to zainteresowanie było, na pewno, ale jeżeli chodzi na przykład o dobór uczniów, to nie jestem pewna, nie jestem świadoma tego, jak uczniowie byli wybierani. Wydaje mi się, że pani Magda po prostu wybrała tych uczniów, którzy mają coś związanego. Czują sztukę. Czują sztukę, tak można powiedzieć, tak. Pani Ola czuje sztukę? Czuję sztukę, ale nie zamierzam jej robić w przyszłości, niestety. Chociaż to był mój plan w pewnym momencie, ale na tę chwilę nie czuję się na tyle silna, żeby dalej sztukę po prostu prowadzić, w tym kierunku iść. Szkolna Galeria Sztuki czym jest u was? Wydaje mi się, że Szkolna Galeria Sztuki u nas jest taką rzeczą, którą my się lubimy chwalić i rzeczą, która jest zdecydowanie jedną z lepszych takich i lepszych elementów naszej szkoły. To jest jeden z najlepszych projektów na pewno naszej szkoły i jest to też rzecz, która ludzi zbliża do siebie zdecydowanie, bo lekcje z malowania tego zbliżają wiele ludzi do siebie, bo osoby z podstawówki i z liceum się w jednym pomieszczeniu komunikują. Łatwiej jest malować obraz swój własny z wyobraźni, czy rzeczywiście kopiować? Wydaje mi się, że swój własny z wyobraźni, bo wtedy nie ma żadnych ograniczeń, a jeżeli kopiujesz jakiś obraz, to są jakieś ograniczenia, albo na przykład trzeba użyć jakiejś specjalnej techniki i tak dalej. Koleżanki wcześniej zapytałem, czy te obrazy są kopiowane naprawdę 100% do 100%? Na pewno nie, tam jest jakaś inwencja twórcza, którą artysta, który postanowił kopiować ten obraz. Zostawia coś z siebie. Tak, na pewno, zdecydowanie. Jest taki ślad, który sami zostawiamy na obrazach, na pewno. Zaprosiliśmy dzisiaj młodzież zarówno z Warszawy, jak również młodzież z okolicznych szkół, bo są z nami uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Wiśnicach, są z nami uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce, ze Szkoły Podstawowej w Motwicy. I oprócz wystawy, którą dzisiaj możemy obejrzeć, też zaprosiliśmy młodzież i nie tylko młodzież, opiekunów, nauczycieli na koncert muzyczny, bo muzyka to też jedno z zamiłowań, zainteresowań Józefa Ignacego Kraszewskiego. Będzie to koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Izabeli Jaszczuk, która współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Słowatyczach.
Thank you.